Witam Was na Kronice Geeka i w kolejnym odcinku poświęconym pierwszym wrażeniom z nowego tytułu. I tym razem bierzemy na tapetę kina Bridge of Spirits, która miała premierę 27 września na Steamie. Jeśli chodzi o wersję PC-tową, to wiem, że wcześniej była dostępna tylko ekskluzywnie w sklepie Epica. Także ja mam możliwość dopiero poznania tej gry dopiero teraz, po jej premierze na Steamie. Jeśli chodzi o PlayStation, to tam pojawiła się chyba pierwsze i była to chyba premiera równoległa z tą na sklepie Epica. Natomiast mamy teraz wersję na Steamie. Ona się pokrywa również z wersją rocznicową, która będzie dostępna wkrótce albo już jest dostępna. Jest to gra początkującego studia Ember Lab. Ja o tym studio wiem tyle, że zostało założone przez ziomeczków, którzy wcześniej pracowali w animacji, w filmach animowanych, i patrząc, jak ta gra wygląda, to zdecydowanie widać ich poprzednie doświadczenie. Gra jest prześliczna, animacje, zwłaszcza cutscenki, są na poziomie filmów animowanych najlepszych wydawców na świecie. Jest to jej główna zaleta. A czy są inne? No to się przekonamy wspólnie. Rozpoczniemy sobie nową grę. Ja spędziłem w grze niedługo. Zawsze staram się zapoznać w jakiś sposób z grą, żeby móc wam troszkę więcej opowiedzieć w tych pierwszych wrażeniach. Także mam tutaj już, jak widzicie, jakąś tam jakiegoś save'a rozpoczętego. Spoglądniemy sobie na opcje. Tutaj ten tryb trudności, z tego co kojarzę, chyba nie ma znaczenia, ponieważ gra nas pyta przy starcie kampanii i tam wybieramy. Mamy ich kilka. Mamy tryb opowieści. Super. Tak, tryb dla osób, które może niekoniecznie grają często w gry, jak są chcą poznać fabułę jakiegoś tytułu. Te gry, które dają tą możliwość, uważam, że poszerzają sobie widownię, po prostu mają szansę się sprzedać lepiej, tak? Czeladnik przewodnika dusz. Umiejętności rotów ładują się... No właśnie, mechanika rotów, takich naszych towarzyszów bardzo uroczych, których zobaczycie wkrótce. Oni są odpowiedzialni za wszelkie nasze dodatkowe umiejętności. My bijemy kijem lekko, bijemy kijem ciężko, skaczemy i w sumie tyle. Nasze magiczne umiejętności, czy dodatkowe jakieś specjalne, pochodzą z odrotów. I właśnie ten ich pasek postępu i inne jakieś ikonki związane z nimi i z ich gotowością ładują się podczas walki. I teraz większość tych poziomów trudności, to co zmienia, to właśnie to, jak się ładuje ten pasek rotów. I to teraz tak, na poziomie powiedzmy normalnym, tak następnym od trybu opowieści, mamy ładowanie się umiejętności rotów podczas otrzymywania i zadawania obrażeń. No tam wrogowie nieagresywnie zadają mi obrażeń, zadają mocno na dwa rzeczy. Ale umiejętności rotów ładują się podczas otrzymywania i zadawania. Przewodnik dusz. Umiejętności ładują się przy otrzymywaniu i zadawaniu obrażeń, czyli tak samo. Tak. Wrogowie są bardziej agresywni. Ekspercki przewodnik dusz. Z przewodnikiem dusz jesteśmy my. Kina jest przewodniczką dusz. I tutaj w menu możemy wybrać właśnie ten najwyżej. Umiejętności skażenia ładują się wyłącznie podczas zadawania obrażeń. Wrogowie są bardzo agresywni i zadają więcej obrażeń. Jeszcze mamy jeden poziom, którego zobaczycie przy starcie gry. I tam będzie kolejny jakby
kolejne utrudnienie, jeśli chodzi o to ładowanie. Tak, tutaj już wyłącznie przy zadawaniu, już nie przy otrzymywaniu. A przy tym mistrzowskim przewodniku chyba jest tak, że nie dość, że nie ładuje się przy otrzymywaniu obrażeń, to jeszcze tracimy, zdaje się. Język, jak widzimy, my mamy polski. Tutaj nic specjalnego. Sterowanie, czułość kamery. Możemy sobie zmienić standardowe klawisze. Ikony kontrolera. No jak widzimy, nie mamy Steampada niestety. Tylko dwie konsole. Dlatego też nie gram na Steampadzie, tylko na klawiaturze. Grafika mamy w oknie na pełen ekran, tak, borderless window, moja ulubiona opcja. Pozwala bardzo płynnie przechodzić między wieloma monitorami, to jest najlepsza możliwość. Pełny ekran zazwyczaj zawsze krzaczy w jakiś sposób, przełączanie między monitorami. A tryb z ramką czasami ta ramka jest widoczna. API możemy mieć, no maksymalnie możemy mieć Direct 12, możemy mieć 11. Aha, no dobra. Tak, 11, no troszkę słabsze efekty, troszkę możemy na słabszym sprzęcie wygrać parę klatek. Intensywność rozmycia ruchu, tak, nasz motion blur, ja no nie mam na zero, bo to jest, ta gra jest bardzo, bardzo filmowa, więc ten motion blur się przydaje, nie mam go wyłączonego, mam bardzo niski. W sumie mógłbym troszkę zwiększyć, bo faktycznie jeśli chodzi o animację w tej grze, to jest słodko. No i tutaj mamy zaawansowane, słuchajcie, ustawienia. Mamy DLSS, przepraszam, NVD, czyli nasz upscaling. Ostrość jest bardzo agresywna, nawet na zero miałem wrażenie, że dodaje mi jakiejś takiej właśnie sztucznej ostrości, dlatego dałem na minus 1 i na minus 1 jestem zadowolony z tego efektu. Mając włączony DLSS nie możemy mieć rozdzielczości dynamicznej, ta, która nam zmienia rozdzielczość, kiedy tracimy klatki, automatycznie to jest agresywne zazwyczaj, ja nie lubię tej opcji, wolę DLSS niż rozdzielczość dynamiczną. No i widoczne roty, właśnie, to są ci nasi towarzysze, te roty, ci roci, którzy za nami biegają i dają nam wszelkie rodzaje umiejętności, no oni faktycznie są z nami i możemy ograniczyć ich ilość, żeby wygrać na klatkach, no to jest limit mojego monitora, i tak nie osiągamy przy mojej karcie graficznej takich wartości przy tych nowszych grach. Jak widzicie, większość ustawień jest na najwyższa, za wyjątkiem post-processingu, no i cieni. No to zazwyczaj są najkosztowniejsze, no tekstury również, tak. Ale DLSS sobie całkiem fajnie radzi, więc zostawiam te ustawienia na takiej wartości. Dźwięk, o, standardowa rzecz. Mamy tryb nocny, tak, więc gdybyśmy grali może na głośniku w nocy, może nawet na słuchawkach, możemy troszkę sobie pomóc, włączając ten tryb. Fajnie również, że mamy osobny pasek dla cutscenek, które czasami są, no to w tym wypadku są prerenderowane i łączą wiele z tych tutaj efektów i nagle nasze ustawienia idą się paść, kiedy wchodzi cutscenka prerenderowana. Więc fajnie, że jest. No i dostępność. To jest ciekawa nazwa tego menu, bo tak naprawdę, słuchajcie, tutaj to niewiele ustawień dostępności. Większość z nich w większości gier byłaby to po prostu częścią gameplayu, tak, ustawień gry. Takie rzeczy jak ponażanie za kamerą, czy asystowanie kamery przy walce, czy przy ataku, no to są podstawowe rzeczy, tak, zazwyczaj. Więc skalowanie UI, no mamy, tak jak widzicie, duże i bardzo duże, niestety. I teraz mi się to coś wykrzaczyło w ogóle. O, dziękuję. No możemy, tutaj automatycznie blokuje, automatycznie biegnie, tak. Tutaj faktycznie przechodzimy w dostępność, rozmiar napisów, przejrzystość tła. Zamiast trzymania możemy włączyć celowanie.
tak samo z umiejętnościami i tak samo z umiejętnościami przy strzelaniu. No i sposób pominięcia filmików, tak? Część z nich faktycznie to jest dostępność naszej accessibility, a część z nich to po prostu są na nowe ustawienia. I tyle. Rozpocznijmy nową grę. Zobaczmy, o co w ogóle biega w tym tytule. On ma już jakiś czas. Dla tych z Was, którzy mają konsolę, pewnie już go znacie doskonale. No, na Steamie premier mam dopiero teraz. Ja miałem go na celowniku, chciałem go spróbować. No, przekonam się zaraz, czy to jest coś dla mnie. Zwłaszcza, że jestem świeżo po rozgrywce z dema gry Asterigos, która również ma przepiękny taki styl filmu animowanego. Mechanicznie jest takim uakszonowanym Souls-like'iem, tak? Takim Souls-like'iem z bardziej dynamiczną grą akcji. I no, tam jest sztos. Tam po prostu mechanika i gameplay robią tę grę, pomimo tego, że graficznie no, nie jest tak śliczna. Więc zobaczymy, jak kina. Oczywiście kina nie jest, nie reklamuje się jako Souls-like, ale jest grą akcji i zobaczymy, ile w tej grze jest akcji, a ile przygody, tak? Czy to jest gra bardziej dla szukających wyzwań, czy raczej dla lubiących eksplorację. Okay. No i właśnie, proszę, tu mamy te cztery tryby, które mieliśmy w menu i mamy mistrzowski jeszcze dodatkowo. Przy otrzymywaniu obrażeń poziom odwagi spada. Przeciwnicy są jeszcze bardziej agresywni i zadają jeszcze więcej obrażeń. No, bierzemy mistrzowski. Unikalne drewniane maski są rzeźbione ku pamięci zmarłych. Umieszczone w świątyniach, maski stopniowo zamieniają się w pył, symbolizując spokojne przejście duszy do kolejnego życia. Nie wszystkie dusze mogą przebyć tę ścieżkę samotnie. Niekiedy walcząc z tragediami ze swoich przeszłości, stają się niebezpieczne. Mistrzowie, który wzywa się do pomocy tym więzionym i tragicznym duszą, nazywa się przewodnikami dusz. To plusujemy. No efekt wow tej gry jako takiego właśnie filmu animowanego jest, uważam, spory. Gra ma oczywiście mocno kreskówkowo stylizowaną grafikę, nie jest fotorealistyczna, ale to niczemu nie przeszkadza. Jest szokująco piękna, jest prześliczna. Oprawa dźwiękowa również powala. Te bębenki, te grzechotki, to wszystko krążące wokół nas dodaje uroku, uważam, potężnie. Pierwsza zagadka za nami. Pod środkowym przyciskiem myszy mamy sprint. Przypatrzmy się jeszcze naszej kinie w tym takim przyćmionym świetle. O, wygląda fantastycznie. A co to jakiś niszczyciel? Why have you come? Marzeń dziecięcy.
I sense suffering here, spirit. Do you need help? You know nothing of suffering. This is my home. My village. Turn back, spirit guide. 10 lewy przycisk mysza, wykonać lekki atak, 10 prawy myszy, przycisk, aby wykonać atak ciężki. No i tak sobie tutaj pykamy. Control, aby zrobić unik. To jest coś w ogóle do zmiany, taka propa. Bo podejrzewam na padzie jest to bardziej naturalne. Nie, że jest tam control, ale pewnie jest to jakieś B czy inny ręczny przycisk. No i tak. Znowu mamy jakiś portal. I pulsując musimy go zapewne uaktywnić. No, te właśnie audiowizualne uroki kiny to... O, tak, tak. Coś tutaj nam... Właśnie jakieś idziemy śladem korzeni. Te uroki audiowizualne to jest jej no, miażdżąca przewaga nad podobnymi jej tytułami i najbardziej zachęca ze wszystkich rzeczy. A jeszcze musimy... O. I jeszcze. Okej. Okay. Te wszystkie tutaj skały i głazy mające te symbole reagują z naszym pulsowaniem. Oprócz stylizowania takim mocnym filmem animowanym, patrząc na ten... Tak, na te maski, które wydają się dopełnić ogromną rolę, ale też na niektóre, o nie wiem co znaczy ten znak, o na niektóre posągi i wsłuchując się w taki ten lekką barwę japońską akcentu naszego głównego złola, którego przed chwilą poznaliśmy, o więcej tych znaków. No ten vibe japoński tutaj też jest obecny i powszechny. I saw him here somewhere. Go.
naciskaj pasujące E, aby wejść w interakcję z duszkiem Rota. Zbierz. No i proszę, nasze roty, nasza główna mechanika w tej grze. Mamy ich więcej na tym obszarze, chętnie ich poszukamy, bo są przeurocze, jak widzimy. Tak, scenka jeszcze nam powiedziała jedną rzecz o samej kinie. Widzieliśmy na jej dłoni, na górnej części była jakaś taka żyła energii magicznej czy czegoś, a może choroby magicznej. Możliwe, że bycie tym przepraszam, przewodnikiem dusz jest w jakiś sposób albo niebezpieczne, albo może w ten sposób kina próbuje jakoś ocalić swoją duszę. No i póki co mamy o wiele prostsze zadanie, a to jest odnaleźć roty. Tak, i jeśli chodzi o eksplorację, zagadki czy coś, no nasze pulsowanie i to, co możemy uaktywnić tym pulsowaniem, to jest w sumie większość tego. Mamy też podwójny skok, więc to też pomaga w eksploracji. No i oczywiście nasze niezawodne oczy, które mogą gdzieś wypatrzyć jakiś zaułek, którego należy zeksplorować. Nic po nie. Fund swoty jedne. O! O! No i rośnie nasza rodzinka rotów. Rośnie, rośnie. Także dla japonistofilów czy ogólnie fanów no, pięknej, uroczej grafiki i takiego klimatu sielsko wesołego, ale też dojrzałego. No, jak widzimy tutaj, gra również sugeruje nam różniejsze klimaty. To nie jest tytuł raczej a bardzo dla najmłodszych, okej, okay. Tylko przynajmniej, tak? Myślę, że jest to gra, zwłaszcza przy tych prostszych poziomach trudności, całkowicie dostępna dla młodszych. Myślę, że przy tym klimacie i przy odrobinie jakby odpowiedzialnego parentingu, jakimś komentarzem, jakiś tam ośmiolatek mógłby zacząć sobie, myślę, grać w tę przygodę bez problemu. Nie wiem, jakie jest jej minimalne wymaganie wiekowe. I też nie wiem, co nas czeka w przyszłości, więc to oczywiście może być moje jakieś tam próżne gdymanie. Więcej rotów. Chodźcie, roty. Wejdź w interakcję z rotem. No i tutaj, słuchajcie, tutaj dzieje się
O, tutaj dzieje się piękno. Możemy, uwaga, możemy się z nimi pobawić. Can you pet the dog? Yes, you can. Więc tak, może nam potańczyć. Ciekawe, czy to się odblokuje jakieś więcej akcji z przyszłości. Czy na przykład za zabicie bossa mamy podrap rota po... czy tam, żeby cię rot podrapał po nosku. Biedak kichnął. Jak widzimy, Kina jest bardzo, bardzo, bardzo nimi zauroczona i troskliwa wobec nich. No, thank you. No nie mogę. Po prostu ta gra. No, zabija swoim urokiem. Zabija. Run quick. No, ale a propos mroku. Czerwony i czarny to nie są kolory sielskości. Zdecydowanie. Sielanki. No to mam prawie całą rodzinkę. No tutaj się coś niedobrego dzieje. Zobaczcie, muzyka się wycisza. Przechodzi nam taki ponury. Zbierz więcej rotów, okej. Czyli nie tędy droga póki co. Tak, mamy tutaj chwytanie się. Aha, raz. Czemu to się tam nie chce? Dwa, trzy. Ciekawe. Aha. Tu. Pyk. Okej. No. Twoja drużyna pomocników urosła i masz teraz dostępną jedną akcję rotów. Ciśnij R, aby nasypać roty na obiekty otoczenia. Zbieraj roty, aby zdobywać poziomy i otrzymać więcej akcji. Tak jak mówię, cała mechanika jakby naszej interakcji z otoczeniem i walki to skupia się wokół tych rotów i wokół naszego pulsowania. Pulsowaniem zdobywamy roty. Odblokowujemy je z mapy, tak musimy pierwszą eksploracją znaleźć te roty, potem je pozbierać, tam sobie one za nami tutaj podróżują. I potem mamy coraz więcej jakby opcji w samej walce dzięki tym rotom. No i tutaj już wszędzie byliśmy, tak? Tam na górze, aha, yep, okej. Okay. Czyli teraz musimy iść w kierunku tego zła strasznego. U.
Użyj. Aha, tutaj, okej. Okay. Tam podświetla się nam ikonka interakcji. Wysłaliśmy je, aby. Skupiły się na tym dziadostwie, no i oczyściły nam teren. Zobaczcie, że też fajnie jest dynamiczny tutaj region. Automatycznie zmieniony, muzyka wróciła do tej naszej wesołej. Sugeruje nam, że tutaj mamy taki peaceful area, tak, że jest już ok. Ten mrok, który nam wyciszył w sumie całe te pozytywne wajby gry, znikł i już możemy wrócić do sieranki. Nic tam nie ma. Wysuń drążek. Jaki drążek, jestem na klawiaturze. No. Leniwi deweloperzy skupili się na grafice, a zapomnieli o graczach PC-tów. No i mamy namiastkę tego naszego obszaru. No jest przepięknie, na każdym kroku jest coraz piękniej. Wrogowie budzą przerażenie w rotach. Roty się wystraszyły i schowały. Atakuj wrogów, aby dobudować ich odwagę. W walce możesz wydawać odwagę, aby wykonywać akcję. No i tak, tutaj pamiętamy, że ta odwaga jest zależna od poziomu trudności, tak? Na tych prostszych, czy atakujemy, czy dostajemy ciosy, odwaga i tak rośnie. Na mistrzowskim, teraz, w którym gramy, kiedy zadajemy, tak, ona rośnie, ale kiedy otrzymujemy ciosy, to co zbudowaliśmy, spada. Krople odwagi mogą formować się w otoczeniu. Takie żółte tutaj. Zabiciu wroga, o. I możemy je zbierać, albo nacisnąć E w ich pobliżu, żeby je zdobyć. O, właśnie dostaliśmy ciosa. Odwaga jeszcze nie odbudowana. Teraz. Tak, roty są gotowe. Mogą one zniszczyć serca martwych stref lub wiązać wrogów. Ciśnij R, aby szybko nasłać roty na obiekty otoczenia. Przytrzymaj lewy shift, aby wycelować. Następnie wciśnij R, aby związać. Tak, czyli możemy teraz związać takiego ziomka tutaj. Ale to sprawiło oczywiście, że nasza odwaga jest na powrót do odzyskania. Przydałby się nam ta kropla rota, szczerze powiedziawszy. Te ataki nam też staggerują tych wrogów. O, ten ma chyba krople, bo miał... Tak, dobrze to rozumiem? Nie. Użyj rota, dobra, to może już po prostu... AI. A no właśnie, i atak ich sprawił, że... straciliśmy odwagę. I jeszcze raz. No i proszę.
Strefa oczyszczona, martwa strefa, tak, tak nazywała to gra. Tak, jak widzimy, platforming tutaj też ma znaczenie i gra chętnie po niego sięga. Musimy troszkę poprzewidywać, pomyśleć, gdzie można zaskoczyć, co jak. O właśnie, co jak użyć. Tutaj wejść nie mogę, ale oj. Myślałem, że się zaklinowałem. Puls, ok. Tak, pierwszy puls, a potem użyj rota. No, tak, jak mówię, eksploracja, zbierają te owocki. Eksploracja, pulsowanie i roty. To jest kluczowe w kinie. Ok, roty są naprawdę potężne. Roty mogą przesuwać niektóre obiekty w otoczeniu. Ciśnij R, aby kazać rotowi podnieść obiekt. Pokaż rotowi, gdzie ma iść, wskazując Shift, a następnie ciśnij R. Ok, a gdzie masz iść? O, tu masz iść, ok, no to chodź. Czyli mamy armię niewolników, dając mroczniejszy charakter tej grze. Puść obiekt. Ok. A w tę stronę to mamy co? Nic. Tu coś jest. Ale jeszcze niedostępne. No to w górę. Coś podświetla. No i są jakieś surowce. Słuchajcie, jeszcze nie mamy dostępu do żadnego sklepu, ani do żadnego menu rozwoju, czy coś w tym stylu. Ale surowce już zbieramy, więc na pewno tutaj sugeruje nam to, że... też zdobyliśmy jakiś surowiec. Coś z tego na pewno jest doświadczenie. A inna rzecz to będą jakieś pewnie... O! Jakieś... monetki. Tam. Ale ja chcę jeszcze właśnie. O! Możemy wrócić tędy? Nie możemy niszczyć beczek. To jest wielka, wielka, wielka ujma dla gry. Jakieś diamenciki. I tu chcę gra, żebyśmy szli. Cannot stay here, spirit. You must move on.
You are the one who does not belong. I will never abandon my people. Aby zasłonić się tarczą. Czas na bossa. Potężny atak staggeruje. Aktywuj w odpowiednim momencie, aby sparaliżować, tak? To się nie udało. To też się nie udało. Aha, na dole mamy poziom jakby many. Ups, au, to bolało. Oj. Czyli jest jakiś sposób parowania kontrataku, tak? Aktywując w odpowiednim momencie, tajmując naszą tarczę, jesteśmy w stanie. Patrzcie, jak te fajnie, ten efekt pulsowania wpływa na roślinność. No genialne po prostu. Ok, pokonaliśmy bossa. Both look very strong. Do you know who that spirit was with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the girl's poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? Sposób, jaki poruszamy. If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Our brother Tar was trapped deep in the forest. We need you to help him. No, jakie pewne siebie ten mały Hunswot. To jak sposób poruszają na przykład ustami jest tak charakterystyczne dla filmów animowanych i to, że mają doświadczenie w tych filmach, widać to tutaj. Jakby ta mimika, ta specyfika animacji, tak, animowania twarzy, animowania postaci kreskówkowych, tak, takich przekoloryzowanych jest trudna i jest, wymaga pewnych archetypów, żeby działały. I tutaj to działa genialnie. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Taro and we'll take you to the mountain shrine. Czyli jeden taki entuzjastyczny, a druga? No, całkiem zrozumiała. Come on, our village is this way. Tak, odnajdywanie lotów też zwiększa nam poziom postaci. Hmm.
No właśnie. Następna mapa. Pod M mamy mapę. I mapa jest też naszą tutaj drogą ku ostatniej rzeczy, którą w sumie chcę wam pokazać, czyli naszego menu. Mapa pokazuje nam zebrane roty, czyli zawsze wiemy, czy coś pominęliśmy, czy musimy się wrócić i chcemy zebrać wszystko. I pokazuje nam też, co możemy w ogóle zebrać. Tak, oprócz rotów zbieramy kapelusze dla rotów, świątynię kwiatów, pocztę duchów, przeklęte skrzynie, miejsca medytacji, amulety. To wszystko możemy szukać na tym tutaj naszym terytorium. I jak widzimy, mamy postęp zebranych itemów. Zakładka dusz nie jest dla nas jeszcze dostępna, zakładka amuletów nie jest jeszcze dla nas dostępna, no ale to jest pewnie jakiś sposób na wykorzystanie naszych surowców i ulepszenia. Poziom rota, tak, mamy obecnie 8 zebranych rotów, czyli przy 5 mieliśmy poziom pierwszy, osiągnęliśmy, teraz mamy 3 na 10, czyli za kolejne 7, przy 15 odblokujemy poziom rota drugi, no jak widzimy niektóre tutaj nasze umiejętności, ulepszenia wymagają odpowiedniego poziomu rota, wymagają również karmy, czyli to jest jeden z naszych surowców, o proszę, no drugi zakładam przyda się nam do jednego z tych dwóch pewnie zablokowanych zakładek, nie wszystko jeszcze mamy odblokowane. Lekki atak ze sprintu, jak widzimy animacja zawsze pokazuje nam, jak działa nasz atak, który kupujemy, i jest krótki opis. Kontrparowanie. O, tak, przy walce z bossem gra nauczyła nas parowania, tak, aktywując tarczę w odpowiednim momencie podczas ataku wroga. Parujemy tego wroga, tu jest kontrparowanie, że jeśli go sparujemy, możemy wykonać dodatkowy atak. No, fajna rzecz. Pewnie bym tu inwestował. To właśnie, ale pytanie. Czy gra mnie pochłonęła i zainteresowała? Nie ma wątpliwości co do tego, że graficznie po prostu no, jest wyjątkowa i dla samej tej eksploracji i poznania tego świata w tym pięknym stylu myślę, że rozważyłbym ten tytuł, ale ta mechanika walki wydaje mi się bardzo prosta. Jasne, mamy, tak, mamy naszą obronę, mamy nasz kontratak, no ale oprócz rotów, które dają nam jakieś dodatkowe umiejętności, znaczy wiemy, że jeszcze mamy łuk, tak, widzieliśmy w opcjach celowanie łuku, tak, więc dostajemy jakieś dodatkowe bronie, ale no nie widzę na przykład zakładki na wyekwipowanie tych broni, tak, więc jasne, dostaniemy jeszcze, może tutaj będzie więcej, tak, dostaniemy jakiś tam rodzaj ekwipunku, będą to amulety, mamy jakiś tutaj rodzaj postępu, rozwoju postaci, no ale nie jest to, no jest to gra akcji, jest to gra przygodowa, nie jest to prawdziwy RPG, tak, ten rozwój postaci w grach akcji zawsze jest bardziej uproszczony, no, myślę, że ta gra skupia się na czymś innym, skupia się na fabule, skupia się na ciekawej historii, skupia się na swojej oprawie graficznej, którą po prostu urzeka. Nie wiem, czy jest to obecnie coś, co mnie przekonuje, ale dajcie znać. Obecnie mamy trwający Let's Play serii Steel Rising. Jest to Souls-like, tam mechanik mamy brud, itemów, broni również. Nie jest to poziom Dark Soulsów, ale jest tam tego sporo. Również rozważam pełną rozgrywkę gry Asterigos. Właśnie Asterigos jest bardzo podobna. Wspomniałem tu grając same demo Asterigos, że przypomina mi taką budżetową kinę. I tak, graficznie przypomina budżetową kinę, ale mechanicznie kina przypomina budżetowego Asterigos. Obie te gry są wydane przez studia dosyć początkujące, dosyć małe. Więc obie są, powiedzmy, gdzieś z tego obszaru double A, tak? Zresztą tak samo jak Steel Rising. Ale kina nie przekonuje mnie po prostu do siebie.
Dajcie znać, jeśli uważacie, że chcielibyście zobaczyć całą rozgrywkę, całą kampanię. To nie jest tak, że jestem w jakiś sposób zrażony, czy coś mi się tutaj nie spodobało. Nie, po prostu czuję niedosyt. I przy bardziej rozbudowanym systemie walki myślę, że byłby to fantastyczny tytuł. Mnie tylko ta jedna rzecz nie przekonuje do siebie. Cała reszta mnie bardzo ciekawi i intryguje. I myślę, że też gra nie będzie należała do najdłuższej, więc ta rozgrywka, gdybym się jej podjął, pewnie będzie krótka, a na pewno zobaczylibyśmy wiele pięknych scen, przeżyli wiele wspaniałych emocji, także przekonajcie mnie. Może zmienię zdanie, widząc waszą reakcję. Póki co myślę, że na tych pierwszych wrażeniach moja przygoda z kiną się zakończy. A nasza, mam nadzieję, się nie kończy. Zapraszam na nasze kolejne filmy i zachęcam do zapoznania się z naszymi już wydanymi. Bijajcie na kronikę, trzymajcie się i do następnego razu.